składania sobie życzeń, łamanie się okładkiem. Stąd to nasze dzisiejsze pierwsze spotkanie w Klubie Miłośników Lotnictwa. I oby to spotkanie dzisiejsze stało się tradycją tego klubu. Łamiąc się okładkiem z Państwem, składam serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia w życiu osobistym, rodzinnym oraz wszelkiej satysfakcji w pracy zawodowej. Niech każdy dzień w naszej ojczyźnie, w naszych rodzinach, w naszym klubie będzie napełniony pokojem, miłością, nadzieją i wiarą w lepszą przyszłość. Niech Boża Dziecina błogosławi nam każdy dzień w 2012 roku. No już wreszcie, ale żeby Pan mógł z tej kasy czerpać te fundusze i wyremontować tą naszą ulicę Kościuszka. Bo kiedyś ta ulica to była najładniejsza w Mielcu, muszę powiedzieć. Byłam dzieckiem, pamiętam, jak rodzice opowiadali i inni, że tu właśnie na tej ulicy było mieleckie korso. I chciałabym, aby tak było, nie tylko rynek piękny. Wielu, wielu zamówień na polskie mieleckie samoloty, a panu Zakrzyńskiemu chciałam życzyć więcej czasu dla swojej rodziny. Oj, to będzie trudniejsze. Do realizowania, właśnie. Klubu Miłośników Lotnictwa, naszemu Józiowi powiem, życzę dużo zdrowia i udanego drugiego spotkania po kolei lotniczych. Marzę, aby to było w Przedsławiu lub w Baranowie. Pani Jadzi, przewodniczącej Klubu Środowisk Twórczych, życzę następnego 30-lecia pracy i udanych plenerów wystaw. Panu Zbyszkowi życzę weny i zdrowia, siły do prowadzenia grupy literackiej Słowo. A nam wszystkim życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Wróżnienie Beata Plewan z Radomyśla Wielkiego. Już kołyszą mnie. Już kołyszą mnie znajome skrzydła. Ode mną zostają okruchy ziemi. Mijam kobierzec z obłoków utkany i zanurzam się w bezludnej przestrzeni. Unosi mnie zachwyt spełnienia. Rzeczywistość zostaje w dole. Niebo skąd się do mnie uśmiecha i witają mnie chmury parasole. Bezmiar podwoje swój otwiera, śpiewa światłem słonecznej twarzy. Najgłębsze obszary duszy porusza. Jest tym, o czym serce marzy. Zajęła pani Elżbieta Szkowska-Pezda, nasza członkini też Klubu Środowisk Twórczych, mój IGAR i Grupy Literackie Słowo, który dedykowała swojemu tacie. Uszczęśliwiał go warkot mieleckich IGARów. Były mu święciem jego sensu, pełne jego delikatnych marzeń, szalone jego zapały. Spracowane ręce dopieszczały każdy detal. Mniej gadania, więcej roboty. Dzisiaj między naszymi sercami fruwają jego marzenia, a uśmiechnięte z przestworzy oczy